co najmniej dwukrotnie w swoich wcześniejszych filmikach wspominałem kodeks Claremontanus. Kilka dni temu miałem specjalny filmik na temat katalogu Claremontanus. To jest dokument wytknięty pod koniec tego rękopisu. Dokument znajduje się na trzech stronach kart 467-468. Natomiast dzisiaj chciałbym omówić dwie inne karty tego kodeksu, które też są szczególne, też mają swoją wagę. No, kodeks Claremontanus to rękopis zawierający listę apostoła Pawła. Powstał w VI wieku, prawdopodobnie w połowie VI wieku. I on zawiera jeszcze, oprócz tego, że zawiera tekst listów Pawłowych, zawiera jeszcze ciekawe dodatki, zawiera katalog ksiąg kanonicznych, to już było omawiane, a także dwie jego karty są palimpsestem, i których wcześniejszy tekst zawierał dzieło Eurypidesa Faeton. To jest tragedia starożytna, wyszła spod ręki Eurypidesa. Do naszych czasów nie zachował się pełny tekst. Zachował się przede wszystkim mit o Faetonie, zachował się przede wszystkim w opisie Owidiusza, w dziele Metamorfozy. Natomiast dzieło Eurypidesa nie zachowało się. Natomiast od ponad 200 lat, co jakiś czas, co niektóre jego fragmenty są odkrywane. Na początku XIX wieku dwóch niemieckich uczonych zauważyło, że na kartach 162 i 163 rękopisu znajduje się jakiś wcześniejszy tekst, który został zidentyfikowany jako tekst zaginionej tragedii Eurypidesa. W 1821 roku ten tekst został wydany. W końcu XIX wieku został wydany ponownie. To odkrycie, że na tych dwóch kartach znajduje się dzieło Eurypidesa, bywa traktowana jako jedno z najbardziej ekscytujących odkryć początku XIX wieku. Goethe tym się zainteresował. Goethe ma nawet swój wkład, jeżeli chodzi o przekład na język niemiecki. Później w XX wieku jeszcze kilka innych fragmentów zostało odkrytych, między innymi Vox-Rhynchos, tylko te fragmenty są jeszcze krótsze od tych, które oferuje nam kodeks Claremontanus. I niewykluczone, że w dalszym ciągu będą odkrywane jakieś fragmenty tego dzieła. W obecnej chwili mit o Faetonie znamy przede wszystkim z zapisu Owidiusza, w dziele Metamorfozy. Chodzi o mityczną postać Faetona, syna Heliosa, który wyprosił u swego ojca, aby pozwolił mu przyjechać się jego rydwanem. Helios się zgodził, no ale Faeton nie miał wprawy w powożeniu takim rydwanem. Konie zauważyły, że woźnica ma niepewną rękę, więc zaczęły sobie sowolić. Najpierw poszybowały wysoko w górę, miały się przestraszyć strzelca, a konkretnie jego łuku. I wtedy poszybowały w dół, a to poskutkowało, że na ziemi pojawiły się pożary. No i wtedy Zeus strącił go uderzeniem pioruna.
Ten mit, jak nie trudno zauważyć, ma pewne wspólne cechy, wykazuje pewne podobieństwo do biblijnej opowieści o strąceniu szatana. W kilku miejscach Biblii czytamy, że szatan chciał się zrównać z Najwyższym, chciał zasiąść na tronie, ale został strącony do otchłani. Biblia o tym mówi kilkakrotnie. Zachodzi tutaj pewne podobieństwo do greckiego mitu o Faetonie. W każdym razie ten mit znamy głównie z wersji Owidiusza. To był łaciński autor i żył już kilka wieków po Eurypidesie. Natomiast odkrywanie dzieła Eurypidesa powoduje, że zbliżamy się do tej wersji bardziej oryginalnej, tej bardziej greckiej, że tak powiem. Cóż, dzieła Eurypidesa, podobnie jak i innych greckich autorów, tych takich, mam na myśli klasyków, należą do naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego. I każde kolejne odkrycie powinno nas cieszyć. Każde takie dzieło jest dla nas cenne. I tak długo, jak długo będzie istniał człowiek na ziemi, powinniśmy chronić te dzieła, powinniśmy chronić to dziedzictwo i robić wszystko, aby je zachować, a także odkrywać nowe i nowe fragmenty. Więc po raz kolejny wypowiedziałem się o czymś, co jest związane z kodeksem Claromontanus, ale wciąż nie dotknąłem samej istoty tego rękopisu. Myślę, że w przyszłości, nie wiem na razie kiedy, poświęcę specjalny filmik specjalnie dla kodeksu Claromontanus.